wszystkim, z tej strony Ola i dzisiaj mam dla was film z moim gościem. Bezbrwiowa Werosia. Weronika Jaguś. Także po pierwsze zapraszam was na kanał Wery, ponieważ tam powstała pierwsza część tego filmu, dlatego wyglądam jak wyglądam. A wyglądam jak wyglądam, ponieważ dzisiaj nagrywamy taki cross makijażowy. Weronika właśnie przed chwilą wykonywała na mnie swój makijaż swoimi kosmetykami, swoimi pędzlami, taki charakterystyczny jej. Teraz czas na mnie i to właśnie ja będę wykonywać makijaż Weronice, tak jak maluję się ja, tak jak lubię się malować. Oczywiście to nie jest mój makijaż codzienny, to jest taki mój makijaż do zdjęć. Także chciałabym, żeby właśnie to było widać, że tutaj jest coś całkiem innego niż Weronika robi na co dzień, więc ten makijaż będzie mocny, może troszeczkę przesadzony, zobaczymy, będziemy się wiecie, starać. To jest też takie karykaturalne, żeby to bardzo było widać po prostu. I zapraszamy was do oglądania. Ale synchro. Ja większość moich makijaży zaczynam od bazy, także w tym wypadku będzie tak samo. Foundation time. Ola, przestań mówić po angielsku. Bo przestań, bo tak. Czy ty się dobrze czujesz? Ale nie, mi chodzi o kolor, nie o tą kropkę. I ja, jeżeli już robię taki mocny makijaż, to lubię się bawić w takie podwójne kontrowanie. No dobra, no! Jesteś rybą, wszyscy chyba załapali. Zrób mi już te brwi, błagam cię. I jeżeli chodzi o twarz, to tyle, także ja zawsze wszystko pudruję mokrą gąbeczką i użyłam pudru z Laury Mercier. Ale jest drobno zmielone. No. Ale na tobie to wygląda spoko, dla mnie za mocno. Patrz, jak to w kamerze w ogóle wygląda. No bo jest jeszcze nie starty. Bądź rybą. I mój ulubiony rozświetlacz. Jak się okazało, nasze pomady w ogóle mają praktycznie identyczne kolory. Tyle, że na moich ciemnych włoskach pomady wychodzą bardzo ciemne, a na jej zależy z jakim naciskiem się ją nałoży. Co ty mi zrobi? Czekaj, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, aha, się. Daj to, no popatrz na mnie. Ja w ogóle nie umiem malować takich brwi od podstaw, bo widzisz, ja mam swoje, więc ja tylko tak delikatnie uzupełniam. I ja nie umiem równo, wiesz, produktury składać w ogóle na brwiach. Wiesz, ja robię też dużo, ten początek robię dużo jaśniejsze, nie? I robię, no cieńsze, to nie zobacz. Mam taką, a ty mi dwa razy taką tutaj. No bo ja takie mam, no. Widzicie? No chodź tu. Pewnie za nosy. Chodź tu. To zamarzę korekturę po prostu. Działaj. Oddaję się w twoje ręce. Patrz, tu mi zrobiłaś tak, że jest tak, taka góra, tak jakby, nie? A tutaj taki stok. Powiedzmy, że zostawmy to już. Że drwi w moim wydaniu to brwi to nie jest moja najlepsza strona, jeżeli chodzi o malowanie komuś brwi od początku. Co racja, co racja. Ale robimy makijaż na ciebie, ty malowałaś moje brwi na ciebie. No, ale moje brwi tak nie wyglądają. No nie, dobra, mniejsza. Idźmy dalej. I nie będę robić werce mojego słynnego Cat Crease, tylko zrobię jej takie ciemne smoki, jak w sumie z tym ostatnio częściej robię, bo mniej czasu to zajmuje. Ja zrozumiałam, że no, my pisaliśmy na korytarzu ogólnie, jak za mnie gimnazjalne. Co? No i... Świdnica. No i właśnie tam, no i pani mówiła, żeby nie ubierać szpilek, bo coś tam to przeszkadza, nie? No ja miałam szpilki i oddawałam pracę, nie? Tak, była taka cisza, ja oddawałam jako jedna z pierwszych. No i tak szło na palcach i tak nagle mi tak obcas pojechał i był taki pisk, nie? Na cały korytarz, a to się tak bardzo roznosiło. Korektor, żeby wyczyścić tutaj dokładnie ten... O, też tak czasami robię, zależy od makijażu.
Więc będę robić ulubioną część Wery w moim wykonaniu, czyli kreski, ponieważ Wera się chce nauczyć robić kresek. A coraz lepiej mi idą, jak dostałam ten od Eveline, to tym pędzelkiem się całkiem łatwo robi. Znaczy nie są idealne jeszcze. Mi tym pędzelkiem się ciężko robi. Tamten od Eveline? Jakoś mi lepiej szło niż takim pisakiem. Do mnie. Wygląda, jakbyś szła na imprezę. Dobra, i teraz ogólnie kreski tutaj mają też zastosowanie, ponieważ ja czasami sobie doklejam sztuczne rzęsy i bardzo to lubię robić. Bera jeszcze nigdy nie miała sztucznych. Nie, nie miałam. Rzęs, także najpierw jej podtuszuję jej lekko, oczywiście Benefitem, ponieważ Alexis Ola uwielbia Benefit. I potem spróbujemy dokleić sztuczny rzęs. No, także tak się prezentuje Wera w moim makijażu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. A Ty co sądzisz? Powiem tak, no... O podkładzie się nie wypowiadam, bo jest za ciemny, ale bardzo podoba mi się ten puder i w ogóle... Może kolor podkładu mi nie pasuje, ale jeżeli chodzi o całe wykończenie właśnie z tym pudrem, to jest super i na pewno ten puder muszę sobie kupić, bo po prostu tak jak mówiłaś, nie? Że wygląda jakby podkład po prostu znikał z twarzy. Mam znowu ten... odruch dawania włosów za ucho, zapominając jak wtedy wyglądam. No, także tak się prezentujemy w swoich makijażach. No wzajemnie w ogóle teraz przy tobie wyglądam, jakbym była na make-up. No, także tak to wygląda. Dziękujemy Wam za oglądanie. Wpadajcie na kanał Wery po drugi film i po więcej naszych wspólnych filmów i na nasze snapy. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, 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 pa!